Siemaneczko, jestem Repetent Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy jechać. Cześć tarę. Proszę państwa, będziemy jechać siadać trawę. Miałem dzisiaj na koncie 250 tysięcy. To tak wspomniałem, kupiłem gospodarstwo. Kupiłem gospodarstwo niedaleko mnie, więc trzeba je nagospodarować wszystko. Ja wam pokażę zaraz. Musimy do niego dojechać oczywiście. Wszystko rzecz jasna. Włączamy sobie. O, nie to chciałem. Łopu sobie włączamy, światełka. Wszystko połączone? Tak, no to możemy sobie grać. Lecimy. No tak, jestem podzielany. 230 tysięcy wyszło mi gospodarstwo z 5 hektarami ziemi. Więc no, podobne pieniądze jak bywałem tu gospodarstwo na samym początku. Bo tam wiadomo troszeczkę lepsza niby klasa ziemi, więc zobaczymy. Tawę sobie kupiłem, wszystko pokupywałem, więc teraz mogę sobie jechać spokojnie tam zrobić. Tawę, na spokojnie, jak widzicie, ja tu przeżytko strasznie zachwaszczone. Ciekawe się człowieku na go, tak powiem, zniwelować po prostu. Bo trochę jest taki niby po prostu z tym przeżytem w tym roku, nie wiem. Jakie mam wrażenie. No i lecimy, no. Ja się, o, wspomniałem, to nie tu. Już przejechałem tą drogę, dobra. Nie zagadałem, namyśliłem i odwaliłem, dobra. Sobie to cofniemy. Siebie kręcę, co nas jakoś tam mniej więcej. Dobra. Wykręcimy się spokojnie, bo szczerze, to jest gospodarstwo. Mieliśmy gospodarstwo, ten, tą serię jeszcze. Jeszcze dokupiliśmy drugie gospodarstwo. O. Więc to jest coś, co naprawdę, no, jara mnie to, wszystko, że, no, budynki w miarę fajne, zresztą zaraz zobaczycie, wszystko na tip-top. Tutaj, na tym gospodarstwie właśnie, które już możecie widzieć kątem oka po naszej prawej stronie, właśnie to jest to, gospodarstwo, naprawdę, no ja się bardzo z tego cieszę, że no gościu, jak wspomniałem, schodził na, a przechodził, jak to powiedzieć, no szedł do miasta po prostu. Powiedział, że już nie opłaca mu się uprawiać tego wszystkiego i stwierdził, że będzie tutaj wszystko sprzedawał, więc domek no nie jest jakiś tutaj perfekcyjny, no jest tutaj do ogarnięcia, no ale to wiadomo, wizualnie go tak nie dopowiadał, ewentualnie jakiś tam eternit wymienia, coś w tym stylu. W sensie tam, gdzie jakieś ubytki będą. I raczej nic nie dokombinował. Tutaj, jak widzicie, na wprost mamy tutaj oborę. Oborę niezbyt dużą, na 30 sztuk. Wszystko elegancko, tutaj mamy jeszcze garażyki, co też mi bardzo zadowala w tym momencie. Więc no, ja się cieszę, że poczyniłem aż teraz taką inwestycję. Tutaj mamy oborę. Tutaj będą pewnie także mleko wymierzyć, no bo no, zresztą zobaczymy co tu jeszcze dokładnie będzie, mamy też statułkę, sobie możemy wyjść sobie na dawinkę, to jest wszystko już moje, to ja już mogę sobie robić co sobie żywnie, po, jak to się mówi, życzę, tak? No, nie mogę tak wyjść, zajebiście. No a tam jak widzicie, wyskowanie stop jest porobiony, wszystko elegancko, światełka jakieś tam są troszeczkę starego typu, może się jakieś tutaj lepsze światło porobi, wszystko by po prostu było do miał koświęcej nogi. Tu jeszcze po tej stronie, jak widzicie, mamy chlewnie. Mamy chlewnie, ale powiem szczerze, nie wiem, czy będzie w ogóle Jezu, za szybko. To jest chlewnia. Nie wiem, czy będziemy w ogóle jeśli chlewnie w te świniaczki, chociaż nie powiem. No parę świniaczków nawet dla siebie, żeby było na ubój na rodzinki, żeby było mięso, jak to powiem. Może się tak ktoś będziemy bawić. Zobaczymy. No nie mówię nie i mówię tak. Tylko się okaże później. Tak samo to wszystko porobione, elegancko. Tutaj myślę, że w późniejszym czasie, jeśli coś by było dokupowane, jakaś ziemia to blisko, bo to podejrzewam, że o, już mi się zbugowało. Zajebiście, dobra. Zbugowało mi się. No to myślę, że taka różnica przyjdzie, jakieś na pewno jakieś tutaj zboże będą zbywane. Tak, wiatka taka skromna. No ale wiadomo, tutaj tak zbytki maszyn to nie będzie. Bo podejrzewam, że przyjdzie tutaj ciągnik, pewnie case, ewentualnie lodowarka, zobaczymy jakąś, może jakąś lodowarkę kupimy tutaj. A na razie tak, na pierwszym momencie na pewno nie będziemy tu nic chować. Na pewno nie będziemy chować z tego względu, że
No, trzeba po prostu poszukać kogoś, kto by tu się tym wszystkim no zajął po prostu, tak? Więc tutaj trzeba nie sobie popatrzeć na tym, pod tym względem, kogo tutaj sobie nająć na to wszystko, no ale patrzcie, to już a te maszynki dość już swoje skromny przejazd, tak powiem, można powiedzieć jest, no ale wiadomo, tutaj wszystko mi się to będzie wiązało tylko z tym i wyłącznie, żeby to będzie tawa, więc w sumie na spokojnie będzie można wszystko ogarnąć. Razem tylko z tej strony sobie to zacząć, bo powiem szczerze, no zastanawiam mnie to, czy tam z tej strony jechać, czy od tamtej. No bo może pojedziemy od tej jednak, a podciśniemy trochę szybciej, bo nie będziemy się tutaj tak wlec tym zestawem. Powiem tak, czy to by posunięcie z mojej strony, moim zdaniem w 50% tak, jest to pewno lepsze posunięcie, niż bym tego nie kupywać, bo na pewno mi się to bardziej opłaci, bo na pewno będzie hodowla zwiększana, to jest po jedno. A wiadomo, dlatego też z tej obory, którą mam, znaczy którą planowałem postawić, można powiedzieć, dlatego nie stawiałem tutaj, znaczy inaczej, nie stawiałem tam, na swoim głównym gospodarstwie, tak powiem, bo byłem świadom pewny tego, że ja to kupię. Więc jak wspomniałem już kiedyś, już było to ogadywane w tamtym roku już gdzieś w granicach października. Więc już nie można było z gęby cholewy robić, więc no moim zdaniem jest dość fajny tutaj postęp, bo przecieralny mało kiedy się kupuje powiedzmy drugie gospodarstwo, tak? Tylko po prostu ma się gospodarstwo swoje główne, tak powiem, w cudzysłowie główne, no i no nie kupuje się tak na co dzień gospodarstw, więc tutaj no jaram się, tutaj też dostałem pozycję od razu do wykupu tego pola obok, no i też mi to właśnie korci, tylko muszę zobaczyć ile kosztuje, no bo muszę powiedzieć, no patrzcie się, mam 200 parę 60 tysięcy, jest tysiące niecałego. Nawet bez 75 zł. Mamy jeszcze pieniądze, więc tu mnie jeszcze chodziło te pole kupić. Nie ukrywam, by to kupić po prostu i też zarypać tutaj sobie, nie wiem, kukurydzę przykładowo tutaj, żeby na tego bydła, które tu będzie, po prostu tu mieć parzy, tak? Chociaż podejrzewam, że tutaj jak będą krowy mleczne, to myślę, że w pierwszym sezonie będziemy raczej robić wszystko związane z tawami, tak? Czyli siano i siano kiszonkę będziemy pewnie robić i to wszystko. Bo paszowóz trzeba będzie pewnie tamten z mojej gospy przywieźć tutaj z internacjonalem i wziąć, kupić po prostu tam większy paszowóz i to wszystko ogarniać, już większy paszowóz, bo tam jest troszeczkę większa hodowla niż 30 sztuk, więc no, trzeba się będzie popawić. Po prostu no, takie cudownianki po prostu. Tak się udało, tak się dogadaliśmy, udało się to kupić, ja jestem zadowolony, tylko wiadomo, jak wspomniałem jeszcze na samym początku, muszę znaleźć kogoś, kto będzie chętny tutaj po prostu pracować, bo tutaj no nie szukujmy się, tu jest do jaka bańkowa, no ja będę chociaż próbował tutaj wstawić jakąś przewodówkę, no bo wiadomo, robota nie wstawię, no bo to jest no, nierealne, tak, nie w tym obiekcie. Postawić właśnie robota udajowego taką obórkę, taką. Więc na razie przewodówka przyjdzie, więc myślę, że ktoś by tu przyszedł, ogarnąłby to. No myślę, że tak 10 tysięcy na rękę mógłbym tutaj, byłbym skłonny dać. Nie ukrywam, 10 tysięcy na rękę to już jest taka kwota, która naprawdę moim zdaniem satysfakcjonuje osoby, które by tu pasowała. Może być nas z samą rodziną, mi to nie przeszkadza. Tylko kończę, by ktoś był sumienny i chciał pracować. I to wszystko z mojej strony. Jeśli ktoś będzie chętny, niech napisze, to się mówi w komentarzu i zobaczymy, czy ktoś faktycznie będzie chętny. Pod tym względem, no bo mówię, ja internacjonalnie tu przeprowadzę z paszowozem, ja już szukam paszowozu 16 metrów sześciennych, bo tak mniej więcej sobie liczę taki paszowoz kupić. Nie ukrywajmy, tam mamy ponad 100 sztuk bydła, więc to tam już jest ten paszowóz za mały. Nawet pasowałoby 20 mieć paszowóz, nie ukrywam,
20 metrów, to byśmy chociaż mieli po, nie wiem, 4-5 pasowozów do tej obory dłużej. Byśmy robili torpedo, nie jest tak jak teraz z tym 10, tylko napierdalamy 8 pasowozów dziennie, może tam dawać, i po 2 pasowozy te mniejsze budynki, więc no to już troszeczkę jest tych pasowozów, czyli musimy 12 pasowozów może dziennie robić. Tu już jest troszeczkę ciężko, tak? Ale wiadomo, coś za coś. Pod kwitach widzieliście, na samym początku wiosny. Mieliśmy naprawdę konkretne pieniądze. Konkretne pieniądze, tak? Mieliśmy, no bo nie oszukujmy się, prawie 700 tysięcy złotych za mleko. Pasze zapasone, wszystko poopasane. Ja miałem na koncie wspomniane prawie 700 tysięcy, a bez 5-6 tysięcy. Więc to jest naprawdę ogrom pieniędzy. No ale wiadomo, po coś to inwestowałem, tak? Te pieniądze początkowe, to gospodarstwo, żeby po prostu to zmodernizować, to jakoś to ogarnąć, tak? Więc teraz wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na plus, udało mi się to tak zrobić, że po prostu ten rozwój widać. Ten rozwój jest widać, to wszystko jest pięknie przeze mnie, przynajmniej z moim okiem. Fajnie prowadzone. Wiadomo, kupiliśmy za tym roku maszyny. Teraz przyszedł czas na zainwestowanie właśnie w takie budynki, zatrudnienie pracownika i ogarnięcie teraz bydła tutaj, czyli tutaj też koszt bydła to będzie w granicach 180-200 tysięcy, w zależności jakie ceny jałowych będą. No to też patrzcie na to. To nie jest mało, ale ja patrząc na stan, mówię, swojego konta, które jest naprawdę fajne, mogę sobie to pozwolić. W tym momencie mogę sobie pozwolić praktycznie na większość. Jeśli ja za chatę wyjebałem, przepraszam, takie wyobrażenie, no, ale no, wyjebałem taką chatę za 550 tysięcy, więc ciągnij za siatkę blisko, bez 10 tysięcy, tutaj ten obecny właśnie klas, więc mogę sobie na to pozwolić. Teraz, co mógłbym teraz kupić? Jedynie co potrzebne mi jest teraz tak naprawdę w moim gospodarstwie to jest przyczep. W zasadzie są potrzebne mi dwie przyczepy, czyli jakaś przyczepa wywrotka, czy jakaś skorupówka w jakimś tonażu 20-30 ton, tam 1000 litrów. Taka będzie mi potrzebna. A jeszcze potrzebna mi będzie przyczepa samozbierająca, bo ta mała no już nie jest taka, tak powiedzmy, spełniająca moje oczekiwania. Bo już troszeczkę się nagraliśmy, no była pierwszą inwestycją praktycznie na gospodarstwie związaną z przyczepą. Tak. Pasy już mieliśmy dużo pas, a przyczepa była, tak jest. Teraz myślę, że taka przyczepa 24 tysiące litrów, nawet więcej, 30 tysięcy litrów na tym gospodarstwo pewnie jest zabita. No bo już musi być. Jest, są podporki, tak powiem. Jest wszystko, więc można sobie na to pozwolić. Teraz myślę, że jeszcze w tym miesiącu, ewentualnie w następnym miesiącu, tak to powiem, farmingu, zawita ciągnik. Oglądałem parę ciągników. Jeden mi się spodobał. Czyli dwa. Dwa ciągniki mi się spodobały. Mogę powiedzieć, nawet markę. John Deere Fendt. Przegra mniej więcej 140-150 koni. W takim przedziale mocowym one są. Nie chciałbym jeszcze 200 koni, no bo na razie tak 200 koni to mu się zdaje, że nie mam do nich innego sprzętu. A te sprzęty, które mam, są adekwatne do tego na razie połacia, które mam. Połacia, jak to powiedzieć. Właśnie ziemi jest na razie adekwatne. Więc ja nie potrzebuję teraz 200 koni, powiedzmy, czy 230. Chociaż wiadomo, że one są tańsze niż właśnie te wspomniane 150 od 100 do 200 koni nawet. Więc, ale właśnie to jest to, że tak to można powiedzieć, no jeszcze nie spełniają, to nie jest ten moment tego gospodarstwa, żeby taki ciągnik prowadzić. Jak właśnie, jak kombajn w zasadzie kupiliśmy dopiero taki jeden, można powiedzieć, większy, tak? Przynajmniej zbiornikowo, bo federalowo. Na razie mam 4,20, mam 4,60, jakoś tak pamiętam dokładnie, jeden ojc ma szerokości roboczej. Mamy co inwestować. To jest podaje 190 odcinek.
190 odcinków. I ja nawet tak myślę, tak szczerze, to jeszcze nie jest to, co ja mam tutaj, tak powiedzmy, wizję tego wszystkiego, bo naprawdę tutaj jest możliwości. Jest dużo możliwości, żeby to ogarnąć. Ale trzeba czasu. Po prostu trzeba czasu. A patrząc na to, tak abstrahując teraz o to, zwłaszcza, że słyszałem bynajmniej słuchy, że przekonwertowywanie map, modów i tego wszystkiego takie łatwe do 25 nie będzie prawdopodobnie, no to podejrzewam, że ta 22 jeszcze sobie będzie na kanale po premierze 25. I powiem szczerze, no mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze ta seria na tym kanale będzie, no bo naprawdę dopiero się rozkręcam. Nie ukrywam, ja się dopiero rozkręcam, bo tutaj, żeby wykupić, nie mówię wszystkie pola, ale tak dużo, dużo rzeczy, które bym tu chciał, to jeszcze jest, sporo. No zrobiłem tutaj. Nie ukrywam, chciałbym 300 odcinek mieć. Czy to będzie zrealizowane? Na razie fajnie wszystko zapowiada się, że być może tak. Na pewno jesteśmy już blisko 200. Co spierdziela mi głowę, bo 10 odcinków jeszcze, jak dobrze liczę. I mam 200 odcinków. 200 odcinków w tę serię. 200 odcinków to jest naprawdę groma. Nie pamiętam, ile kończyliśmy podstawkę. Ale tutaj na tych modyfikacjach, na tym wszystkim, to naprawdę jeszcze jest sporo do ogarnia. Fajnych modów. Więc no, trzeba trochę tu będzie poświęcić jeszcze na tym, bo jest cywilizacja. Pyk. No i patrzcie, tak. Mówię, takie dwa łąki to będą. To mi się zdaje, na pewno powinno już ustawić. Zarówno na oczmaj tego bydła tutaj, jak i zarówno bydło tamtego nasiano. Gramy w tym sezonie. Zobaczymy, czy tak to tydzień będzie, czy nie. No bo teraz, aby to było, tak jak myślę, to było zajebiście. Prawdę mówiąc. Ja się bardzo jaram tym wszystkim. Tak by chodziło wszystko. Te gospodarstwa poszukiwane, modernizowane. To jest to. To co ja wydłużyłem od początku. Do końca zacząłem to wszystko. Tego bydła wszystkiego chciałem mieć dużo, mam. Ja chciałem mieć ambicje 500 sztuk bydła tutaj mieć, ale to będzie zrealizowane, tego to ja nie wiem. Prawdę mówiąc, chciałbym, ale podejrzewam, że to raczej nie wypali. Ale trzymajcie kciuki, może. Może i to wypali, nie mówię, że nie, ale. Dobra. Trzymam się jechać sobie tak. Jedziemy dalej. Na 4 metry by się nie zrobiło, by te pomogłą aktywność. Konkretna robota, bawić na 1000 i można sobie jebać. Z tym wszystkim. No dalej trochę przydłużę kupiłem, ale dobra. Się nie zmarnujmy, tak trzeba nie przejść nigdzie dalej. Pewnie będę musiał kupić pole pod łąkę, tak samo jeszcze tam bliżej. Więc no tutaj będzie dość ciekawie. Będzie dość ciekawie, tak mi się zdaje. Pod tym względem. No jest trochę to, bo tylko trzeba będzie pakować. Mi tu pieniędzy pewnie. Monitoring. Pakować pieniądze w ogrodzenie tego tych budynków, żeby to jakoś więcej nogi miało. Troszeczkę trzeba będzie włożyć. Bo wiecie, tam u mnie w głównym gospodarstwie, co też szczególnie boli, to, że nie mam tego ogrodzenia, nie ukrywam.
Ale tam jednak mamy tak, monitoring. Tam jeszcze jest rodzinka, która pilnuje. Tutaj już tego nie ma. Troszeczkę dalej poszliśmy, w dalsze rejony tego całego. Więc no zobaczymy, jak to sobie wypali. Mam nadzieję, że w sumie daleko też nie poszliśmy sobie, zależy jak to patrzy. Ale ja jestem bardzo tego zadowolony, że jednak no, wypaliło to. To się udało kupić, zrealizować plan, który dążyłem z tym wszystkim. Więc naprawdę, ja się bardzo z tego cieszę. A, mądaczki, ja nie będę przedłużał. Odcinka. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie spodobał, to zapraszam w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.